Drodzy, nie jechałem tym autem już ponad tydzień, nie czy odpali, ale zobaczymy. Wciskam pedał sprzęgła. Bajka. 156, trzeba dopompować oponę. Potrzebuję kogoś, kto pompuje opony, tak. Nie teraz, no przecież nie ma czym. I auto, pika mi taka pikawka. No ogólnie nie, jest spoko, ważne, że jeździ. No to w imię Boże, jedziemy. Dwa, dwa. Dobra, odłącz. W międzyczasie, jak czekamy, aż się nabombują opony, to chciałem powiedzieć, co dzisiaj się działo. Jest już. Rano odprawiałem przy świętą. To już piękne to spotkanie z Panem Bogiem w swojej parafii, bo przez tydzień nie było. Byłem na pielgrzymce. Potem miesiąc, wtedy byłem w kancelarii, chciałem kilka osób. Potem miesiąc drugi z misem tam i dzisiaj poznawaliśmy różaniec. My się przejdźmy, bo tak robią na YouTube'a. Przechodzą i mówią. Poznawaliśmy różaniec. Mam tak chodzić? Poznawaliśmy różaniec i... Znaczy poznawaliśmy, wspominaliśmy sobie najważniejsze prawdy dotyczące właśnie tego miesiąca, który przed nami modlitwy różańcowej. No i poszło całkiem dobrze. Myślę, że chłopaki ogarniają temat. No nie wszyscy, ale większość. Więc to było to, no i potem... Tu już pada, musimy się cofać. No i potem pojechaliśmy do Radomia. I musieliśmy dopompować opony, bo dawno nie jeździłem i się nie pompowały. To chyba tak nie powinno wyglądać. Anyway, jedziemy dalej. Jest w Kielcach drzewo, kasztan. Cóż można znaleźć między liśćmi? O, kasztany. Możesz pokazać, jak umiesz kosztonować. Ale dwoma, trzeba. Nie mam miliardów. Spadające liście z drzew, kasztany, które już są na ziemi, pokazują nam to, że przemija. Wszystko przemija, postać tego świata przemija. Życie drzew przemija i nasze również. Tak, trzeba sprzątać to później. Trzeba to sprzątać też, ale myślę, że to jest taka fajna uwaga, taka fajna refleksja, że warto się zatroszczyć o to, co jest dzisiaj, bo kiedyś tego nie będzie. Myślę, że mamy to życie do przeżycia, nie żadne inne, więc trzeba wykorzystać tak na maksa, do całego. To pokazuje mi kasztany. Nie Kielce, tylko liście. Pierwsza z galerii w Radomiu, galeria coś ze słońcem, słoneczne coś, nie wiem. I nie wiem, coś ze słońcem, ale naprawdę jestem pierwsza z Radomiu i naprawdę miasto chyba ładne, chociaż jeszcze nie zwiedzaliśmy miasta, natomiast ubikacja i toalety, w sensie jak się wchodzi tym korytarzem, jakieś łąki na takich kapelkach, zapach bardzo ładny, jestem bardzo miło zaskoczony. No naprawdę, 10 na 10. Teraz sprawdzimy jedzenie. Łazienka 10 na 10, sprawdzimy jedzenie. Teraz sprawdzimy schody. Ocena schodów. Schody mogą być nieco szybkie. Co? Mój oper jest szybszy. 8 na 10. Oparcie jest czarne, mogą być zielone. Ale ogólnie... Ale widoki. Spójrzcie na sufit, jakie ten, kolory, jaka kreatywność. Tu jest ten, o jest KFC. Spróbowaliśmy jedzenia z pewnej restauracji poświęconej kurczakom. Chciałem stwierdzić, że jest ok. Smakuje podobnie tak jak w kapucie, tak jak w większości miast w Polsce. Napój jest, jestem ogólnie fit. Jest to z woda, smaku Fanty, zero. Frytki jest, troszkę jest tutaj, prawda, włoskiego ciasta z mięsem w środku. Więc ogólnie oceniam w sposób bardzo dobry. W skali od 1 do 10 bym dał po prostu... Co jest?
Moi drodzy, to jest Empik. Zobaczymy, czy jest... Jakie to mają książki? Czy mają dobre książki, czy średnie książki? Sprawdź mi to. W drugim sensie salonie. Radomia nie ma, w Warszawie najbliżej, w Lublinie. No niestety, ogólnie sklep ok, ale nie w tym mieście. Patrzcie, jest Radom, nie ma tu nic. Niestety. Idziemy dalej. Ja wiem, że kojarzymy się z TikToka, kojarzymy się z Czajnika, z YouTube'a i tak dalej. Ale uwaga, 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 uwaga. Moi drodzy, najważniejsze, to wszystko nie miałoby żadnego sensu. To wszystko tutaj się dzieje. Mój przyjazd tutaj, w ogóle moje bycie w internecie, gdyby nie jedna osoba. Gdyby nie jedna, jedyna osoba, która u mnie zmieniła wszystko, która u części z was pewnie zmieniła wszystko, a jeśli nie, to chcę to zrobić. Moi drodzy, teraz jesteśmy właśnie na scenie Radomia, chciałem wam pokazać wspaniałą młodzież, która tutaj przyjechała po to, by spotkać żywego Jezusa. Toni! Nowy rozdział jego życia. Dla mnie to jest genialne. Naprawdę już słyszałem, wiecie, wiele razy i może też ją słyszałeś, ale to trzeba na nowo odkryć. Jezus jest w stanie zrobić wszystko. Zupełnie wszystko. Dlatego się tak cieszę teraz na tym, no, na tym koncercie. Mega sprawa, polecam. Moi drodzy, dojechaliśmy właśnie do Zawiercia. Co ty robisz? Nie wysiadaj. Kilka słów. Jak ten dzień minął? No, fajnie, fajnie. Trochę kilometrów zrobionych. Późno, za dużo. Późno, bo już jest po północy. No właśnie. Ale fajny czas. Fajne wydarzenie. Co tam, Wiktorek, super zabawa, prawda? Tak. Pięknie było. Tak, Adama już odwiedziliśmy, zapomnieliśmy go zapytać, ale pewnie mu się podobało. On z czym mówi, że super. No, więc to był dobry czas ogólnie. Ja wam polecam, jeśli macie w swoich decyzjach, a praktycznie w większości jest, takie wydarzenie dla młodzieży, jakieś takie decyzjalne, tak jak w Radomiu, apel młodych, u nas w Częstochowie kanał młodych, 25 listopada, zapraszam wszystkich Częstochowy z naszej decyzji. To warto. Warto, bo nie dość, że może spotkać się razem z ekipą młodych ludzi, którzy chcą, próbują doświadczyć jakiegoś żywego Pana Boga. Przede wszystkim możesz być
ty sam bliżej niego, nie? Oprócz ludzi, ty też sam z nim. No i to jest genialne. I to mi się też podobało w tym wydarzeniu, w tym dniu. No, no to zapraszam was, nie wiem, do szczęśliwego życia i do jakiegoś kolejnego kontentu. Trzymajcie się i do zobaczenia. Z Bogiem!